Czy może pan zacząć od historii? Jasne. Synergy rozpoczęła działalność w 1999 roku w Tokio. Żartuje pan. Nie, zaczynaliśmy w Japonii. Wiele osób zastanawia się dlaczego, ale prawdziwy powód jest taki. W 1998 roku Japonia przewyższyła USA pod względem obrotu, a Japonia ma wielkość Kalifornii. To mały kraj. Myślałem, że mniejszy. I mają 128 milionów mieszkańców, ale obrót większy niż w całej Ameryce razem wziętej. Więc kiedy razem z partnerami zastanawialiśmy się, gdzie zacząć, stwierdziliśmy, że najpierw spróbujemy w Japonii. Ze względu na koncentrację ludności. Tak, ale także ze względu na świadomość zdrowotną, głęboką troskę o przedsiębiorczość. To właśnie nasza historia. To działo się w 1999 roku. A co potem? Potem wkroczyliśmy na rynek Korei i Tajwanu. Kolonizowaliście kraje sąsiednie. Właśnie tak. Japonia to była przepustka. Jeśli ktoś odnosi sukces w Japonii, może wkroczyć na cały obszar Pacyfiku. Bardzo słusznie. A potem Ameryka? Amerykę dopiero uruchamiamy, dopiero teraz. Mamy tam dystrybutorów od jakiegoś czasu, ale dopiero teraz skupiliśmy się na rozwinięciu rynku amerykańskiego. Rozprzestrzeniliśmy się w Azji, a potem na inne kontynenty, na Europę. A teraz pracujemy solidnie nad Ameryką. W takim razie proszę o nieomijanie tego tematu, bo jest to coś niezwykle interesującego dla naszych czytelników w Polsce. Mówi pan, że dopiero zaczynacie biznes w Ameryce. Jaki macie obrót? Jesteśmy w Ameryce od lat. Obrót wynosi około miliona dolarów miesięcznie. Tak, to praktycznie nic. Tak, to nic. Obrót jest bardzo niski. Weźmy pod uwagę stolice Florydy, Kalifornii, Teksasu. Ludzie na tych dużych rynkach nie wiedzą, co to jest Synergy. A więc chociaż byliśmy w Ameryce od lat, to dopiero teraz się na niej skupiamy. Na marketingu, reklamie, kapitale. Czyli w Ameryce to dopiero początek. Tak, w tym roku, w ubiegłym. A potem, po Ameryce, dzięki Dianie, gwieździe numer jeden. Przenieśliśmy się do Europy. Diana Levitt pracuje ze mną od 11 lat. Zbudowała biznes w Japonii. Kiedy dołączyła, byliśmy obecni tylko na tym rynku. Potem rozwinęła się na inne rynki i powoli buduje MLM w Stanach Zjednoczonych. Jak mówiłem, w Ameryce nie podjęliśmy żadnego wysiłku przez 12 lat. A teraz podbijacie Europę. Tak, chcemy wejść do Europy. Zaczęliśmy w Niemczech i Austrii. Rozprzestrzeniliśmy się na Wielką Brytanię, na Skandynawię, a teraz przyszła kolej na Polskę. Możemy teraz porozmawiać o liczbach? Jest pan do tego najwłaściwszą osobą. Jaki macie obrót? Ilu ludzi się w to włączyło? Może tyle na razie. Aha, i jeszcze w ilu krajach działacie? W 25 krajach. Osiągamy dochody w wysokości około 100 milionów dolarów. Nie mogę tego rozbić na miesiące, ponieważ jesteśmy spółką publiczną. Dlatego nie mogę podawać żadnych danych wybiegających w przyszłość. Ilu ludzi? Trudne pytanie. Zależy, czy mówimy o aktywności, czy o dystrybutorach. Jeśli spojrzymy na dystrybutorów, to mamy ponad milion osób. Jeśli chodzi o aktywność, nie mam danych. Nie wiedziałem, że wyemitowaliście akcje, żeby wejść na giełdę. Tak, jesteśmy spółką publiczną. Jaki był powód? Co sprawiło, że podjęliście taką decyzję? W listopadzie 2000 roku firma Nature Sunshine, działająca wówczas na rynku od 30 lat, niezadłużona, zainteresowała się tym, co osiągaliśmy w Japonii i złożyła nam propozycję zakupu. Odmawialiśmy im kilkukrotnie, ale po wielu miesiącach negocjacji stwierdziliśmy, że to jest doskonałe rozwiązanie. Dzięki Nature Sunshine zyskujemy długoterminową stabilność, więc staliśmy się w pełni własnością Nature Sunshine jako spółka córka i jednocześnie wkroczyliśmy na giełdę. To daje wam stabilność. A jaka jest obecnie struktura akcjonariuszy? Czy jest bezpieczna i nastawiona na działanie długoterminowe?
Jasne. Teraz mają ponad 40-letnią historię. Kiedy kupili nas w 2001 roku, mieli już wtedy 30 lat doświadczenia. Są wśród największych firm produkcyjnych świata, nie mają zadłużenia. Myślę, że stabilność przez te 40 lat w biznesie jest oczywista. A akcjonariusze? Akcjonariusze są wspaniali. To firmy i ludzie tacy jak ty i ja, akcjonariusze z całego świata. Za instytucjami stoją ludzie, a instytucje są właścicielami akcji. Tak. A prywatni właściciele? Jest pan współwłaścicielem? Wszyscy członkowie zespołu i pracownicy chcą być współwłaścicielami i nabywają akcje. Nie mogę podawać szczegółów. Jesteśmy spółką publiczną. To proszę powiedzieć tyle, ile pan może. Jasne. Przeprowadzaliście badania na polskim rynku, zanim zdecydowaliście się wejść? Jak została podjęta ta decyzja? Decyzja przyszła dość łatwo. Oczywiście mieliśmy Michała, Aldone, Marka i wielu innych liderów, którzy konsekwentnie wywierali nacisk. Przyjdźcie do Polski, przyjdźcie do Polski. To naturalne dla nowego rynku. Właśnie tak. Odczuwali niezwykły entuzjazm wobec polskiego rynku. Widzieliśmy, co nasi konkurenci na tym rynku osiągnęli. Byliśmy niezwykle pewni, że mamy właściwych liderów. Aldone, Michała, Marka, Andrzeja. Wiedzieliśmy, że możemy zacząć tak, jakbyśmy chcieli. Nikt z nich nie odniósł, co prawda, dotąd jakiegoś wielkiego sukcesu w marketingu sieciowym, ale mieli w sobie wiele serca, pasji, wiary. Tak właśnie patrzymy na ludzi. Jeśli im ufamy, jeśli mają doświadczenie, potrafią nam określić polski rynek w liczbach, jacy tu są ludzie, jakie mają nastawienie, etykę pracy i spełniają nasze 37-punktowe kryteria, to wystarczy. Zdecydowaliśmy, że Polska będzie następna, że będzie następnym rynkiem do otwarcia. 37-punktowe kryteria? Przeprowadzamy taką 37-punktową analizę, począwszy od rządu, a skończywszy na rejestracji produktu, ludziach w Polsce, etyce pracy itd. I wszystkie te kryteria zostały spełnione. Wybór tego rynku nie był trudny. Czyli taką macie strategię. Czy istnieje jakakolwiek szansa, czy rozważacie tego typu rozwiązanie, aby polscy dystrybutorzy mogli podpisywać umowę o współpracy z Synergy Poland zamiast Synergy USA? Czyli innymi słowy, czy istnieje szansa, abyście założyli tutaj w Polsce pełnoprawne biuro, na przykład spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Wie pan co, to jest dobre pytanie. Nie zastanawiałem się nad tym specjalnie. Zrobiliśmy tak na wielu rynkach. Mamy tam pełną obsługę. Już tak robiliście w wielu krajach? Tak, w Japonii, Korei, Hongkongu, Tajwanie. Europa jest inna. To zupełnie inna para kaloszy. Inaczej to działa. Nie jestem pewny, co tu się będzie działo w kwestii pełnej obsługi. Przekażę tę sprawę moim pracownikom do rozważenia. Czyli jest to możliwe? Jak najbardziej. Zależy od rozwoju tego rynku? Właśnie tak. Okej, ostatnie pytanie. Czy mógłby pan powiedzieć coś do swoich przyszłych klientów, członków zespołu, Polaków? Jasne. Sądzę, że Synergy Worldwide to marka mówiąca sama za siebie. Niewiele jest firm osiągających 100 milionów dolarów rocznego dochodu, a razem z naszą firmą matką mamy rocznie dochód wynoszący ponad 400 milionów dolarów. Uważam, że nie jesteśmy firmą mówiącą jedynie o zdrowiu i bogactwie. Nie chodzi tylko o to, że przychodzimy z najlepszymi produktami i najlepszym planem kompensacyjnym. Przychodzimy z mądrością. Uczymy ludzi, jak zostawić po sobie ślad. Uczymy ludzi, jak żyć każdym dniem tak, jakby miał to być ich ostatni dzień życia. I to jest prawda. Na każdym rynku, na jaki wchodzimy, uczymy ludzi, jak żyć, kochać i uczyć, tak aby pozostawić po sobie dziedzictwo. Żyć, kochać i uczyć się? Tak, uczę tego, odkąd usłyszałem to od Stephena Covey'a lata temu, kiedy pracowałem dla największej firmy szkoleniowej na świecie. I mogę podzielić się z Polakami tym, że kiedy wchodzimy na jakiś rynek, jesteśmy bardzo, bardzo bezpośredni. Nigdy nie opuszczamy ludzi. Nie zdarzyło się to nigdy w historii Synergy, choć na wielu rynkach powinniśmy byli to zrobić. Finansowo nam się nie opłacało tam zostawać, ale zostaliśmy, ponieważ takie podjęliśmy zobowiązanie na początku. Więc jesteśmy do tego zobowiązani na 100%. Czyli ostatnie zdanie brzmi, że nigdy nie zrezygnujecie z Polski? Nigdy, przenigdy. Pytam, ponieważ w naszej historii mieliśmy wielkie otwarcia rynku europejskiego, a potem firmy się wycofywały, bo rynek okazywał się niewystarczający. Jeśli popatrzymy na historię osiągnięć Synergy, to widać, że nigdy w historii firmy nie zrobiliśmy czegoś takiego. To jest coś, w co nie wierzymy, więc jesteśmy niezwykle podekscytowani Polską, pełni entuzjazmu w stosunku do Polaków i spodziewam się, że zbudujemy tutaj w Polsce prawdziwą dynastię.